Regaty żeglarskie, mariackie wieczory kameralne, odwiedziny w punkcie informacji turystycznej, badania mammograficzne, pożegnanie lata i dożynki gminne. To m.in. znajdziecie w dzisiejszym fleszu. Oglądajcie, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał. Już jutro zapraszamy na 9. regaty żeglarskie imienia kapitana Tadeusza Ziółkowskiego o Puchar Burmistrza Koronowa. Uroczyste otwarcie odbędzie się o godzinie 10 na terenie przystani klubu żeglarskiego Wind w Romanowie. Oprócz regat na wodach Zalewu Koronowskiego zaplanowaliśmy także konkursy z nagrodami, koncert zespołu Własny Port, podsumowanie i wręczenie nagród żeglarzom oraz biesiadę żeglarską. Zapraszamy! 21 sierpnia zapraszamy na ostatni koncert z cyklu mariackich wieczorów kameralnych. Podczas tego koncertu wystąpi gość specjalny, na organach zagra Marii Fukumoto z Japonii. Zapraszamy na godzinę 19 do Koronowskiej Bazyliki. Jesteśmy w punkcie informacji turystycznej w Koronowie. Sezon trwa w najlepsze, chociaż jest połowa sierpnia. Turystów nie brakuje. Jeżeli ktoś ma pragnienie pobyć w Koronowie, zapraszam przede wszystkim do Koronowa Pieczysk. Tam są ośrodki wypoczynkowe, można znaleźć miejsca noclegowe. Radzę, żeby rezerwować sobie miejsca wcześniej, ponieważ z reguły, przynajmniej w tym roku, weekendy są zajęte. Jest pełna obsada bazy noclegowej. Zapraszam do punktu informacji turystycznej, gdzie można zaopatrzyć się w potrzebne materiały dotyczące turystyki na naszym terenie. Można kupić przewodniki, mapy, gadżety z Koronowa, a także są bezpłatne ulotki, gdzie zawarte są również podstawowe informacje o naszej gminie, o wszystkich naszych atrakcjach. Są również piękne widokówki. Pogoda jaka jest, taka jest, ale nad zalewem turystów zawsze jest dużo, ponieważ jest dużo atrakcji, odbywa się wiele imprez kulturalnych. Teraz jeszcze będą koncerty organowe w kościele. Zapraszam serdecznie do Koronowa. Zapraszamy Panie na badania mammograficzne, które odbędą się w Koronowie 25 i 26 sierpnia. Dla Pań w wieku od 50 do 69 lat badania są całkowicie bezpłatne, są refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mammobus będzie postawiony między Domem Pomocy Społecznej a halą sportową. Badanie trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Zachęcamy Panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Zapraszamy! Uzdrowisko w Ciechocinku zaprasza na darmowy 3-tygodniowy pobyt dzieci i młodzieży od 3 do 18 lat. Wystarczy wziąć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe od lekarza ogólnego i zgłosić się do Urzędu Miejskiego na ulicy Pomianowskiego 1, pokój numer 9. Zapraszamy! Mimo tego, że tegoroczne wakacje nas nie rozpieszczały, to licząc na dobrą pogodę, pożegnamy je 27 sierpnia o godzinie 17 na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Dużo będzie się działo na scenie, bo wystąpią m.in. bydgoskie momenty, ale nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Na zakończenie zaprosimy wszystkich do zabawy tanecznej. Do zobaczenia! Czas żniw dobiega końca. Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich na tradycyjne dożynki gminne, które odbędą się 3 września na placu przy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia możecie znaleźć na stronie www.koronowo.pl.